Tomko, powiedzcie mi, co widzicie tutaj na komputerze? Co to jest? Jak myślicie? Wy co? Co to za miasto? Nie, to jest Wisła, akurat rzeka. Zobacz. No, pewnie stąd ciężko to dostrzec, ale my tu mieszkamy. To jest nasze miasto, zobacz. Bydgoszcz. Tutaj dziadkowie mieszkają, tak? Aha, a papa to jest tam. Nie, bo chcę wam coś pokazać, zobacz. Baba! Ta baba, chcę wam pokazać miasto, w którym żył Pan Jezus. Zobaczcie, przenosimy się z Polski i lecimy do Izraela. Zobaczcie. Zobacz, Auruś, tutaj dokładnie ten zarys starego miasta. To jest miasto, w którym... O, tu jest Góra Oliwna. Zobacz, jest podpisana. Zobacz, tu. Tu Pan Jezus się spotykał. Golgota jest tutaj gdzieś mniej więcej. Ale chcę ci pokazać, Aureku, bo to jest współczesne miasto, Jeruzalem. Wiesz? A my postaramy się. Tata zbudował taką makietę. Zobacz, pokażę ci tutaj. No właśnie. I to jest makieta starego miasta, Jeruzalem. Jak zobaczysz, są pewne podobieństwa. I postaramy się zbudować taką makietę z czasów, kiedy żył Pan Jezus, 2000 lat temu. Ok? Pomożesz mi zbudować klockami? Mury? Ok, no to zaczynamy. Piękne mury. I teraz chcemy porozmawiać o tym, w jakich miejscach działy się te najważniejsze wydarzenia z ostatnich dni życia Pana Jezusa. Gdzie to wszystko się w Jerozolimie dokonało, żeby móc lepiej rozważać te wydarzenia. Zobacz, najpierw Pan Jezus, jak przyjechał do Jerozolimy, to najpierw spożył wieczerzę ze swoimi uczniami w wieczerniku. Tak, tu się spotkał, przyrządzili kolację, ale to była taka wyjątkowa kolacja, wieczerza, na której Pan Jezus... Wino i chleb. Tak, przemienił chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew. Po wieczerzy odśpiewali wszyscy apostołowie hymn dziękczynienia dla Boga i Pan Jezus wyprowadził ich do Ogrodu Oliwnego, żeby się modlić. Najbliżej Pana Jezusa było trzech. Tak. Piotr był najbliżej, Jan najmłodszy i jego brat Jakub. Więc wyszli, tutaj sobie szli za mury, musieli przejść rzekę Cedron, tak? I do Ogrodu Oliwnego. Pan Jezus się modlił prawdopodobnie przy jakimś kamieniu. Jezus polowali. Apostołowie tutaj czekali, zasnęli. Zasnęli apostołowie i w trakcie modlitwy po Pana Jezusa przyszli żołnierze. Tak? Przyszli żołnierze po Pana Jezusa. No, Pan Jezus dał się wziąć żołnierzom, zaprowadzić. Najpierw żołnierze zaprowadzili go do arcykapłana Kajfasza. Obudzili się. Tutaj arcykapłan Kajfasz, do domu Kajfasza zaprowadzili Pana Jezusa. Z Panem Jezusem był Piotr, reszta apostołów uciekła. Piotr był do Kajfasza, szedł za Panem Jezusem. Kajfasz natomiast kazał odesłać do Piłata. Więc żołnierze zabrali Pana Jezusa tu przez świątynię do Piłata na sąd.
Piłat w Panu Jezusie nie widział nic złego. Nie chciał Jego śmierci, więc jeszcze odesłał Go do... Kajfasz też poszedł tak z żołnierzami. Wszystko śledził. I odesłał Pana Jezusa do Heroda, ponieważ nie widział nic złego w Panu Jezusie. Chciał, żeby to Herod podjął decyzję, co z Panem Jezusem zrobić. Więc żołnierze zaprowadzili Pana Jezusa tu z powrotem przez świątynię do króla Heroda. Jego pałacu. Do pałacu Heroda. Herod też nie wiedział, co z Panem Jezusem zrobić. Bo Jezus milczał. Bo Jezus milczał, nie chciał z nim rozmawiać. Herod się ponaśmiewał z Pana Jezusa, pożartował i kazał go odesłać z powrotem do Piłata. Więc żołnierze zabrali z powrotem Pana Jezusa do Piłata. Piłat już nie wiedział, co robić, bo arcykapłani i lud krzyczeli, żeby ukrzyżował Pana Jezusa. Piłat. Więc Piłat kazał najpierw Pana Jezusa ubiczować. Potem żołnierze sobie żartowali z Pana Jezusa, założyli mu koronę ścierni, żeby zrobić z niego króla. A na koniec Piłat wydał rozkaz, by Pana Jezusa ukrzyżować. Więc od Piłata Pan Jezus wziął swój krzyż i przeszedł całą drogę na górę Kalwarię, na Golgotę ze swoim krzyżem. I tu, na tej górze, Pan Jezus, nasz dobry pasterz, oddał swoje życie za owce swoje. Gdy umarł, został złożony do grobu. Zamknięto głaz, żeby Pan Jezus przypadkiem nikt go nie wykradł, i postawiono strażę. Ale po 3 dniach do grobu Pana Jezusa przyszły kobiety, żeby namaścić, żeby namaścić ciało Pana Jezusa wonnymi olejkami. Maria Magdalena, jeszcze jedna Maria, poszły do grobu i zastały odsunięty głaz. W środku nie było Pana Jezusa. I nagle pokazały im się 2 postacie w białych, lśniących szatach i zapytały, dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. I na znak tego, że Pan Jezus pokonał ciemność i śmierć, zapalimy teraz światło i przeczytamy sobie, jak to było w Ewangelii, tak? Pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień został odsunięty od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi 2 mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi. Lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany. Lecz 3 dnia zmartwychwstanie.
Oto Słowo Boże. Niech będą dzięki.